Moi kochani, mówię do was, panowie, do was mówię. To będzie najtrudniejszy film do zrozumienia, najtrudniejszy temat, ale jeżeli uda ci się zrozumieć to, co za chwilę powiem, możesz stać się księciem z bajki nawet. Możesz stać się nie tylko mężczyzną. Od wieków nauka zastanawiała się, czy światło jest falą, czy jest materią. Czy materia jest falą, czy jest energią, czy jest cząsteczką, czy coś jest, czy ta cząsteczka jest energią, czy jest materią. Czy... I w przypadku światła, w przypadku fotonu, w przypadku elektronu nie można stwierdzić, że elektron jest materią i nie można stwierdzić, że jest falą. Elektron jednocześnie jest i falą, i materią. Jest korpuskularny, falowy. To znaczy jednocześnie jest jednym i drugim. I ta mechanika kwantowa daje nam ogromne nowe możliwości spojrzenia na otaczający nas świat. A ten świat, który dla nas jest taki ważny i który nas tak otacza, to są przede wszystkim kobiety. To są niewiasty. Nie można o żadnej kobiecie stwierdzić, jaka kobieta jest, czy jest wierna, czy niewierna. Nie można o kobiecie stwierdzić, czy jest kochająca, czy nienawidząca. Nie można, po prostu nie da się zadać, nie da się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest kobieta. Kobieta jest dokładnie taka, jaką ją sobie wyobrażasz. Jeżeli swoją kobietę widzisz jako cudowną, wspaniałą, kochającą, wyjątkową, to ona taka właśnie jest. I zadawanie sobie pytania, jaka jest kobieta, jest po prostu bezsensowne. Kobiety są takie, jakie my i widzimy. Kobiety nie służą do tego, żeby je oceniać w żadnym razie. Kobieta nie służy do oceniania. Kobieta służy do tego, żeby ją akceptować, żeby ją szanować, żeby ją kochać, żeby ją podziwiać, żeby się nią zachwycać. Do tego jest stworzona kobieta, a nie do zadawania głupich pytań, czy jest dobra, czy zła, wierna, czy niewierna, mądra, czy głupia. To jest w ogóle pytanie bez sensu, gdyż każda kobieta jest taka i inna i taka. Każda kobieta jest po prostu cudowna, a jeżeli ty zaczniesz zadawać głupie pytanie, jaka ona jest, to się okaże, że jest zupełnie inna niż chciałeś. I dlatego informuję cię, drogi słuchaczu, to, jaka jest kobieta, to nie jest pytanie. Kobieta jest każda. Kobieta jest zawsze taka, jak sobie to wyobrazisz. I zadawanie jakiegokolwiek pytania jest bez sensu. Sens ma tylko i wyłącznie kochanie kobiety, zachwycanie się nią, podziwianie. Albo życie w celibacie i w samotności. Czego ci zupełnie nie życzę.